Witam moi kochani ponownie na kanale Po Prostu Geek, z tej strony Kuba, a ja dziś mam dla was kolejny zestaw z 2019 roku, oczywiście z Gwiezdnych Wojen, tak jest. Wracamy do Gwiezdnych Wojen, dzisiaj tutaj mamy zestawik o nazwie Atak na Generator na Hot. Zestawik prezentuje się całkiem dobrze, więc nie ma co przedłużać. Zaczynamy recenzję. I oto moi kochani, przed wami kolejny zestaw z Gwiezdnych Wojen, tak jak powiedziałem wcześniej, zestaw z 2019 roku o numerze 75239. Zestaw zawiera dwie minifigurki oraz generator i działo. Poza tym wyszły dwa takie zestawy, nie, trzy takie zestawy wyszły, dwa mniejsze i jeden większy. Ten większy jest... dotyczy tej samej bitwy tak naprawdę, bo dotyczy bitwy na Hoth, a drugi mniejszy to bitwa na Endorze. Tak jest. Co jest fajnego w tym zestawie? Nowa broń, nowa możliwość strzelania i rozwalania, ale do tego wrócimy już po zbudowaniu. Zobaczmy jak wygląda pudełeczko, wygląda całkiem dobrze, klasycznie. Zobaczmy jak wygląda też z drugiej strony. Pudełko z drugiej strony prezentuje się tak, mamy tutaj pokazane funkcje bawialne, jak sami widzicie, bardzo dobrze to wygląda, bardzo mi się podoba ten generator, zobaczymy jak będzie wyglądał po zbudowaniu. Tutaj widzimy jak działają nasze strzelby, strzały, cała ta otoczka, mamy tutaj działo oczywiście. Ja myślę, że nie ma też co się zagłębiać w to pudełko, zagłębimy się po prostu w zbudowany zestaw. Więc przechodzimy do zestawu. Dobrze moi kochani, i tak oto zestaw wygląda po zbudowaniu. Muszę powiedzieć, że generatory wyglądają świetnie, działko też nie wygląda najgorzej. Dobrze, może zacznijmy od generatorów. Opiszemy je sobie. Proszę bardzo. Tak oto prezentują się generatory z przodu. Widzimy tarczę celowniczą, która umożliwia nam dalszą zabawę. Oczywiście jeśli trafimy ten punkt, generatory powinny się otworzyć, wywracając działko razem z naszym żołnierzem. Tak jest. Tak zestaw prezentuje się z góry. Złożony, oczywiście. Tak prezentuje się rozłożony, czyli widzimy wybuch i widzimy ogień. I to wszystko, co dzieje się wewnątrz bazy. Tak jest, bo to jest baza. Tutaj mamy obrotowe działko. Jak sami możecie zobaczyć. I jest ono zamontowane bardzo sprytnie, bo na płaskich klockach, które umożliwiają poruszanie się, a przy tym, gdy uderzymy w to, wszystko się rozpada. Tak jest, tak to wygląda. No i oczywiście tutaj mamy nadrukowany znaczek Rebelii. Bardzo mi się ten klocek podoba, bardzo mi się podoba. Przejdźmy teraz w takim razie do działka. Jak widzicie, z przodu też mamy tarczę. Tutaj mamy znowu znaczek ciemnej strony mocy. Tak jest. Ciemnej strony mocy. Jeśli tak, to no, można tak nazwać ciemna strona mocy. Jak widzimy, działko ustawione na nóżkach, czyli spore działko. Tutaj mamy dodatkowo pistolet. A zresztą w tym też mieliśmy dodatkowo pistolet, jak sami możecie zobaczyć. Karabin nawet, bym powiedział. Bardzo prosta konstrukcja. Mamy tutaj kawałek górki, śniegu, czego, cokolwiek to jest, na której stoi nasz zimowy szturmowiec. No i co? Oczywiście tak, po uderzeniu, po trafieniu wypada. Działa? Działa, ale dobra. Może sprawdzimy, jak to wygląda z normalną bronią. Tak oto prezentują się nasze strzałki. Mamy czerwoną i niebieską. Oczywiście niebieska, czyli rebelianci, uderza w czerwony. Działa! Jeszcze raz. To tym razem nie będę trzymał. Bang! Tak jest, moi kochani. Wszystko działa. Wszystko działa tak, jak powinno działać. A teraz zobaczmy, czy będzie działał też tutaj. Muszę powiedzieć, że jest bardzo duża siła
Jest, coś się tam nam udało. Działa, działa. Pokazaliśmy, że działa, wszyscy widzieli, widzieli. Muszę przyznać, że na pudełku zestaw wygląda gorzej. Oczywiście mało figurek, bo tylko dwie niestety. Wygląda gorzej, ale po zbudowaniu muszę przyznać, że jest całkiem, całkiem spoko. Czyli tak prezentuje się nasz super zestaw. Moi mili. Mam nadzieję, że podobała Wam się recenzja. Za niedługo wrócimy z następną recenzją już w następnym tygodniu, a w niedzielę odcinek specjalny. Także zapraszam, czekajcie na niedzielę, a kolejne Lego już we wtorek. Także do zobaczenia, bądźcie grzeczni i niech geek będzie z Wami. Jau!